Siema, witam bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Małeś, a to jest odcinek z Clash of Clans dawno nie było mnie słuchajcie, ponieważ po prostu miałem kilka swoich spraw także dzisiaj odcinek z samej gry, a nie z takiego co się zmieniło i tak dalej bo zmieniło się w sumie mało, ponieważ ja zrobiłem nowy town hall, zrobiłem sobie tutaj laboratorium na wyższy poziom i Clankastle na też troszeczkę wyższy poziom generalnie będzie mi przerywać mikrofon, tak żebyście widzieli cięcia, tak jakieś większe to przepraszam, ale po prostu wywaliło mi Majka tak, yy, tak widzicie mamy tutaj fajną paczkę za 20 zł. Dostajemy 500 gemów i tego, tutaj sobie zobaczmy jak wygląda nasza sytuacja z tymi rzeczami, co możemy sobie tu, tutaj kupić. Mamy to, to sobie od razu to wybudujmy, <laughs> bo to 10 sekund to możemy. Generalnie słuchajcie, zaczęły się Clang Gamesy, ale jako, że niestety jest to od szóstego tonhala, to jeszcze nie mogę na to wbijać, ale odcinek z clan, z clan Gamesów będzie już na słuchajcie, kolejnym odcinku właśnie z innego konta, także... Jak coś to będzie, jak coś to będzie. Eee, w sumie jakbyśmy kupili tą ofertę, to nie dość, że mielibyśmy wyższy tutaj ten air defense, nie musielibyśmy też czekać tych trzech godzin. Więc tutaj kusi eee, za dwie tuszki, aczkolwiek tak jak mówiłem, ja nie wiem czy mogę wydać hajs. O! Odblokowaliśmy sobie dzisiaj tego, drugą yy, bazę. Ej, to w sumie zajebiście. Ale mamy też tak dużo tych krzaczków z jednej i z drugiej strony, że w sumie jest szansa, że zrobimy sobie dzisiaj tego czwartego buildera, więc dzisiaj naprawdę mocno odcinek. Słuchajcie, łapka w górę, subskrypcja. Bardzo mile widziane. I wpadajcie słuchajcie oczywiście do klanu, ponieważ klan się bardzo mocno rozwija 19 osób. Oczywiście kilka osób będzie do wyrzucenia, ponieważ aktualnie cały czas sobie mamy wojny i kilka osób z tego co widziałem nie zaatakowała, jak widzicie, szczególnie te pierwsze, więc no, trzeba będzie porobić trochę czystek. Trzeba będzie porobić kilka czystek. A póki co, no niestety nie możemy sobie zabrać klan gamesów, no bo no, nie mamy wystarczającego poziomu TH, ale jeżeli wy macie odpowiedni poziom TH to wbijajcie. Dla tych, co nie wiedzą, bo ta seria też jest taka, że tak powiem, dla tych nowych osób, to jak jest taki gamebox, to jak go się zniszczy, to się dostaje 25 gemów. I to chyba tyle, także słuchajcie, lecimy sobie na drugą bazę, bo tak jak widzicie, odblokował nam się stateczek, ale zanim to, to jeszcze sobie tutaj weźmy na szybko te 20 tysięcy nasze. Zobaczmy, czy możemy tego LABA jeszcze ulepszyć, nie, to jest maksymalne, okej. Okay. Okej. Okay. Ale barak, z tego co, co widziałem, można ulepszyć, słuchajcie, będziemy mieć balony. Czyli prawdopodobnie rzecz, która będzie bardzo, bardzo długo z nami, ponieważ jak sobie zobaczycie na moją główną bazę. W sensie na moje główne konto generalnie na tym koncie też za niedługo będzie generalnie odcinek z wbijania legendy i wbijania pierwszy raz mojego legendarnego profilu, ponieważ legendy mają taki specjalny tutaj profil. Ja niestety tego profilu nie mam. Bo jak byłem legendą, no to niestety z niej zdążyłem spice, zanim po prostu był taki profil, ale tak, jak widzicie legendy mają taki specjalny tutaj Legend League Tournament i mają taką specjalną linijkę. Ja takie coś chcę mieć, także tutaj po prostu na ostatni dni sezonu sobie zrobimy odcinek z tego konta, a co do balonów, tak jak mówiłem, <grych> cały czas ich używam nawet na swoim głównym koncie, także po prostu balony będziemy sobie na pewno bardzo mocno na tym koncie także używać. Tutaj ciach 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 W ogóle patrzcie, mamy 13 poziom, zaraz będzie 14. zawsze jakiś level up. Proszę bardzo, mamy wszystkie murki. Jakbyśmy chcieli je ulepszyć, 25 tysięcy na drugi poziom. A w sumie zróbmy czemu by nie. Dobra, idziemy słuchajcie na drugą wioskę, w której prawdopodobnie słuchajcie dobędziemy te 20 gemów, więc... To oznacza mniej więcej tyle. O, biliśmy poziom, 2. expo dostaliśmy i biliśmy poziom. Wow. Chyba jestem pierwszą osobą, która kiedykolwiek biła poziom ulepszając tą łódkę. No ale cóż. Ale coś słuchajcie, wbijamy. No i co? Travel. Idziemy odkrywać, słuchajcie, nową wyspę. Dla tych, co jeszcze nigdy w życiu nie grali w co bo chociaż nie odblokowali jeszcze tutaj czwartego hala, to jest na pewno coś nowego. Ja pamiętam, jak to dodawali, byłem chyba w drugiej gimnazjum wtedy, albo w trzeciej. To była naprawdę niesamowita sprawa i byłem na, słuchajcie, top 1 w Polsce. Tak, byłem top 1 w Polsce. Później przez to, że żeby być tym top 1, musiałem dużo pieniędzy wydać, a jak możecie się spodziewać w gimnazjum, tych środków sam nie miałem. <grywa> że możecie sami się domyśleć, co, jak to wyglądało. Mniej więcej tak jak Fortnite, y, kiedyś y, dzieci sobie ją brały i no, kradły książki. To tak mniej więcej to wyglądało. <grywa> Tak to właśnie się prezentuje, a my mamy słuchajcie naszą wioseczkę, tak jak widzicie jest mnóstwo, mnóstwo tych krzaczków, z których też gamy będą. Mamy naszego głównego bohatera słuchajcie tej wyspy i on będzie słuchajcie też szóstym builderem na naszej wyspie, tej głównej, także jest do zdobycia sześciu builderów, tylko tego trzeba odblokować właśnie tutaj dzięki tej wyspie. Ale to bardzo duży czas jeszcze przed nami, żebyśmy sobie to zrobili, kurde jeden gem dużo, <grych> a bo to jest w ogóle w laboratorium, wow. Generalnie, jeżeli chodzi o tą wyspę, są tutaj nowe mobki, tak jak widzicie. Ale trochę podobne do tych, co są też na głównej wyspie. Tylko one mają jakieś takie specjalne mocy, tak jak na przykład Rage Barbarian. Jak ktoś grał na przykład w Clash Royale, no to tam był Lambert Jack, który po prostu był taki super szybki i walił tymi toporkami. Te to, tak samo działają, tylko przez kilka pierwszych sekund i nie rzucają sobie poczki z Rage'em później. Zresztą <laughs> sami zaraz zobaczycie sobie, tak widzicie, to nam pokazuje, jak to więcej rzucać. To jak widzicie, oni mają takiego lekkiego buścika. No i co, słuchajcie, zniszczymy przeciwnika, ale nie możemy się poddać. W ogóle ciekawostka: Master Jimmy, czyli e, ten klan tutaj The Order, jest to pierwszy klan w historii Clash of Clans. Pierwszy totalny klan, jaki powstał. E, od razu po powiecie, po dodaniu klanów, ten klan był numerem UNO na świecie. Naprawdę fantastyczna sprawa. I myślę, że to jest całkiem fajna ciekawostka, ponieważ ja sam nie do końca coś wiedziałem, że takie coś miało miejsce. Ostatnio się dowiedziałem właśnie, że tutaj The Order był pierwszym klanem historii. Jestem ciekawy, jakim cudem on zrobił 54% mając takie rzeczy, ale nie będzie, nie będzie. Szkoda, że nie można sobie powtórki oglądać. Okej, okay, dzięki, dzięki. No i dobra. Tak jak mówiłem... Aha, nie możemy sobie niszczyć? Naprawdę? Jak to? Czemu nie możemy niszczyć? Aha, trzeba mieć trzeci poziom Builder Hata. Naprawdę? A ile się dostaje? 5000, dobra, to będzie giga ciężkie, słuchajcie, giga takie powolne. No, ale jak trzeba, to trzeba. No i dobra. Zagrajmy sobie jedną partyjkę tutaj. Tutaj widzicie gościu z defaultowym tutaj ustawieniem. Od razu się ba pierdzielamy barbariankami, czyli krótko mówiąc, wygramy to prawdopodobnie ze względu na to, że. On jednak czteroma barbarianami się nie dostanie do mojego kanału. Także widzicie, mózg pracuje, główka pracuje i łatwo sobie wygrywamy, bo to jest chyba normalny człowiek. Nie wydaje mi się, że by to był bot. Zaraz sobie zobaczymy, czym zaatakował. Jeżeli zaatakował czteroma barbariankami, ewentualnie większą ilością, bo mógł mieć już na przykład właśnie tutaj Army Kampa, chociaż wątpię, bo ma chyba jednego. No to tutaj raczej powinniśmy sobie ją wygrać. Tak jak widzicie, wygraliśmy, <laughs> możemy sobie zobaczyć ten jego fantastyczny atak. No, tak ja mówię, no słuchajcie, tutaj mądrze ustawiony kanonek. Nie do zdobycia, nie do zdobycia po prostu. Widzicie, niesamowita twierdza. W ogóle niedługo będzie właśnie tutaj odcinek: jak zbudować sobie bazę od danego poziomu Tunhala. Po prostu no, wykupiłem kilka, czy tak powiem, takich boostów, można powiedzieć. Nie wiem, czy to można boostem nazwać, chyba nie. Eee, takich, można powiedzieć, taktyk, bo nie są osoby, które faktycznie zarabiają na tym, że robią taktyki do Clash of Clans. No i właśnie takie coś wykupiłem, no i yy, pokażę wam po prostu w następnym odcinku. A tak jak my widzimy, no ludzie są debilami, że nie zmieniają swojego, Co jest jakby. Easy Winek. kolejne. Wow, co zrobił 29 ty. oglądnijmy, oglądnijmy, bo tutaj trzeba oglądać po prostu przeciwniku, żeby patrzeć, gdzie się wzmacniać. Aha okej. Okay. Dobra, to nie ważne, nic nie mówiłem. Wszystko super, wszystko fajnie, a my lecimy. Słuchajcie, sobie tutaj e, zrobić challenge. Zróbmy sobie challenge. Zobaczmy sobie, e, jakie tutaj nam wojsko da. E, Okuś, wam. Nie wiem totalnie, jak się tym gra, tak szczerze, wiecie co? Ja totalnie nie mam najmniejszego pojęcia, jakby to można było zaatakować. Wiem, że mogę na dwie. Ty. Ja tego nie zrobię, jakby od razu mówię, e, ale chcę zobaczyć sobie, czy można ukraść ten eliksir. Można, ale chciałbym zobaczyć, czy można to zrobić w taki sposób, że sobie to ukradniemy. Ło, wow, bo zrobiliśmy teraz... Dobra, to jest głupie, ale dobra, nie będzie. Okej, okay, mamy tutaj dużo, dużo w tych freeze'ów wszystkich i tak dalej. Właśnie chyba ogarnąłem, w jaki sposób to działa. Czyli mam być szczery, bo... Jeżeli to działa tak, jak ja myślę, a myślę, że dobrze myślę, to generalnie w tym momencie powinniśmy mieć... Yy, z kolejnego buildera. Ja wiem, że Giga słabo zaatakowałem, bo chciałem zobaczyć tylko jeszcze, czy można ukraść ten hajs. I teraz, czy my możemy znowu zaatakować i znowu ukraść ten hajs? Aha, teraz już nie, A, ale szkoda. Aj, to zepsuliśmy. To zepsuliśmy w takim razie, to przepraszam. <grych> to zepsuliśmy. Nie tak to miało wyglądać. Nie tak to miało wyglądać, ale tak jak widzicie, mamy sobie tutaj gamki. więc ja bardzo chętnie sobie je odbiorę. Nas nie pokonają. Ten kanon będzie niszczyć wszystkich. Sobie. Ja pierdziemy. Dobra. Ciach, słuchajcie, możemy sobie teraz Pa! I tak o! <laughs> sobie piąty tą hand. No mocno, tutaj sobie odblokowujemy SP Faktory, który jest Giga OP, no ale to sobie później ogarniemy wszystko. Możemy to, też sobie tutaj poulepszać te wszystkie wojska, ale to sobie zostawimy. Mamy balony, balony są akurat fajne już. Weźmy sobie tutaj na murki wszystko. Generalnie można by było teraz sobie właśnie ustawić tutaj nasze piękne. O, patrzcie, teraz mamy taki pakiet. No nie fajnie, nie fajnie, bo tam za dwie było wiele lepszy. Za dwie dychy było wiele lepszy wcześniej. Dobra. To co? To ja sobie zrobię bazę i widzimy się za chwilką. No i słuchajcie, tak wygląda moja baza, możecie sobie ją przekopiować, może będziecie mieć w opisie. Jak, jak macie oczywiście czwarty TH, albo no bo jak nie macie czwartego, no to raczej będzie ciężko. Zadamy sobie to tutaj, no i tak widzicie, mamy piękną bazę. Idziemy, słuchajcie, sobie już do naszego pięknego Builder Hata i tutaj mamy nowego kanonka, był kanon zawsze na propsie i w sumie ulepszyłbym sobie też to teraz <grych> i w sumie ulepszę sobie to. Ok, zrobimy sobie te arczerki. No i dobra, no la będzie tutaj na razie i tyle. Dobra, mamy, słuchajcie, coś arczerki od razu odblokowane, więc w sumie spoko. Eee, Oj, proszę bardzo, i mamy 1000. 1000 gramów, ale nie mogę wyłączyć tego. Mogę. Wow, 1000 gramów, pociągam. Tutaj mamy za 12 tysięcy to. No i nie pozostało nic innego jak po prostu zaatakować sobie. Możemy coś je sobie od razu ulepszyć na wyższy poziom. I nawet słuchajcie, wydamy gemy. Wydamy sobie gemy, nie będziemy czekać, bo tak dziś jak 1000 mamy. I 1000 właśnie wydajemy naszego czwartego pięknego buildera, którego sobie dajemy do ostatniego już naszego rogu. Ciach. Pięknie. I teraz możemy sobie jeszcze kupić ofertę za 60. I mamy 2000 gemów plus naszego tutaj ostatniego boba, który właśnie 2000 gemów kosztuje. Także chwilę będziemy musieli na niego pozbierać. No ale myślę, że tak się jak było warto. Jeszcze sobie zobaczmy, co tutaj możemy tak fajnie ulepszyć. Myślę, że dobrym pomysłem będzie ten Archer Tower na <grym> początek. I od razu sobie możemy też walnąć Mortara, czemu by nie. Ciach. dobra. No i słuchajcie, zaatakujemy i kończymy myślę ten odcinek. Zrobimy sobie tutaj Archerki, bo ja jestem gigafanem Archerek. Ja na Archerkę właśnie biłem to moje pierwsze miejsce legendarne już. Okej, okay. boli, 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 nie! <ścoughs> no szkoda. No szkoda. Dobra, poddajmy się, bo nie ma co po prostu atakować. Ja generalnie jestem taki, że jak mi atak nie wychodzi, to wolę przegrać, żebym po prostu miał takie: „O przegrałem, no bo zrobiłem błąd.” Niż: „O wygrałem, bo nie wiem, gościu nie zauważył, nie? 34% rozwaliliśmy, No widzę, że przeciwnik miał mniej szczęścia. Chociaż, jak zaotokują sobie tutaj ten. Jaki debil, dobra, chociaż, no debil, dobra, wygraliśmy, mimo tego, że się poddaliśmy, widzicie, jakby, jak ma się wygrać, to się po prostu wygrywa, dobra, weźmy sobie to, wbijmy, no i słuchajcie, tak tutaj wymaksowaliśmy sobie to wszystko, że na nie potrzebujemy tych gemów sobie z tych drzewek wszystkich zbierać, to by było na tyle, słuchajcie, ode mnie w tym odcinku krótki pewnie będzie, bo ja tutaj potnę te wszystkie sceny, w których nic się za bardzo nie działo, no cóż, ja się będę tutaj rozwijać z tą wioską. Widzimy się za niedługo na odcinku z wbijania tutaj Klan gamesów oraz na odcinku z pokazywania wam baz różnego rodzaju. Może też będzie krótki odcinek jak zrobić sobie ten atak na trzy gwiazdki, jak sobie po prostu poatakuję, bo generalnie ja nie lubię brać czegoś z neta, a pewnie na internecie macie tego w giga giga dużo ilości że pewnie wiecie, że trzeba sobie tutaj zamrażać te wszystkie badziewia. Ja nie jestem fanem generalnie takich ataków, no ale cóż, no zawsze tu tam 20 gemów po prostu wpada, więc przygotuję coś dla was, jakiś tam autorski pomysł, mam nadzieję. Bo później będzie tak, że wow, zaatakowałeś, <grym>, atakowałeś, a na dobrą sprawę na YouTube taki film już jest, także. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zobaczymy, z czego będzie pierwszy. Tak czy siak generalnie mamy wojnę i miał być też dzisiaj odcinek z wojny, ponieważ na tej wojnie miałem być, bo chyba nawet na poprzedniej byłem. Ale niestety jestem za słaby po prostu, jestem za słaby na tym koncie, byłem chyba na tej wojnie w ogóle, poczekajcie. O widzicie, byłem na tej wojnie, no ale no niestety jestem za słaby, żeby sobie tutaj atakować. No, no patrzcie to, no, z, z czym do ludzi, no z czym do ludzi, a ja teraz jak mam balony, to tutaj faktycznie mógłbym puścić sobie trzy balony ode mnie, po prostu tam z innego konta. Te balony by zniszczyły sobie ten air defense, puścić te moje i wtedy już jakoś by szło, aczkolwiek, no tak jak mówię, no. Z całym szacunkiem, ale... No nie, po prostu dam się lepiej, lep no po prostu dam się lepszym popisywać. E, tak samo tutaj sobie zobaczycie tą wioskę e, Z całym szacunkiem, no ale wątpię, że bym to zniszczył, nie? E, na tym koncie. Wow! Od razu jest zatek, Także szybko sobie zobaczmy jeszcze. Wow, tu ktoś od nas. Wow, Celona! Zobaczmy. Celeon w ogóle ogląda serię ten, tą, więc pozdrawiam cię. I widzę, że uczy się tutaj od najlepszych, najlepszy atak. Słuchajcie, elektro, dragonki, piękne. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić na chociaż tą jedną gwiazdkę. Ze względu na to, że wtedy dostaniemy expa. A expa aktualnie brakuje nam 12 z tej wojny, żebyśmy mogli sobie wziąć i wbić kolejny poziom. E, więc, no, chętnie bym tutaj oglądał jakiś udany atak z jego strony. E, wydaje mi się, że raczej mu się powinno to udać. Aczkolwiek ten elektro nie. Ale te elektro skręciły beznadziejnie. No szkoda, giga szkoda, szkoda, że ten freeze, ten freeze chyba, a nie, dobra, bo tu na pompkę. Czyż on i tak ci się jak, o Jezus, o Jezus, ale te balony. No dobra. Szkoda, że na to się akurat rzuciło, ale piękny freeze, piękny freeze, super. Będzie setka? Będzie setka, słuchajcie, no i zajebiście. Będzie setka, <laughs> te dragony i te balony, jak ładnie poszły w ogóle w tamtym kierunku. Dobra, najsik, bardzo ładny atak. Dobra, atakuje. No i widzicie, cele ona jest zajbisty. Po prostu sobie bierze, niszczy. Cztery, jak potrzebujemy. Tutaj dostaniemy dziewięć, jeżeli chociaż jedną gwiazdkę zrobi. No i co? Tak jak widzicie, on pięknie sobie wszystko niszczymy. Tutaj aktualnie yy, wygląda to tak z naszej strony, także tutaj mogliby zdobyć, myślę, spokojnie dziewięć. To już mają dziewięć gwiazdek, czyli mają już yy, no remis z nami wtedy. Mają remis z nami. Także nie najlepiej. <laughs> nie najlepiej. Zobaczmy, jak Cyleona atakuje. Chociaż jedną gwiazdkę, słuchajcie. Chociaż jedną gwiazdkę i mamy, słuchajcie, drugi poziom. W tej wojnie generalnie odeszły nam dwie osoby. Dwie osoby z y, topu. To się jedna bardziej z topu, bo jedna faktycznie była numer dwa u nas na wojnie, co jest dosyć y, no, smutne, patrząc na to, bo było... skąd bolony te balony w ogóle w tym CC? wytyfy. Y, no, tak więc no szkoda, że odeszła ta osoba. No, ale tak widzicie inne osoby też sobie radzą bez żadnych większych problemów. No i pięknie. No i pięknie. I to jest, są chyba trzy gwiazdki, słuchajcie. I to są chyba trzy gwiazdki. Zobaczmy. Szkoda, tego Baby Dra Baby Dragona w ogóle. Wy szkoda, tego Elektro. No ale tutaj mamy chyba kolejny atak na trzy gwiazdki. Wcale ona chyba zasługuje tutaj na awansik. W planie. Troszeczkę. Z tego co wiem, to też jedna osoba jest do wyrzucenia z klanu, przez to, że nie oddaje w ogóle ataków na żadnej wojnie, była na dwóch i na jednej nie zaatakowała, no czegoś takiego nie przyjmujemy, czegoś takiego nie przyjmujemy. Yy... I... Po... Pozdrawiam też agent... agenta z Wezdy, bo generalnie bardzo aktywny człowiek był dzisiaj o drugiej w nocy, także aktywny, aktywny człowiek. No tak więc słuchajcie, to było na tyle, trwa się jednak przedłużyło. 40, słuchajcie, 2 minuty odcinka. Przynajmniej nagranego surowego. Wy widzicie pewnie, nie wiem, 9 minutę, bo z 8 na pewno będzie, bo jednak reklamy trzeba dodać. <grymne> no i co, słuchajcie, to na tyle widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, Elo.